Podziękowania i list gratulacyjny wręczył dziś marszałek województwa burmistrzowi Ścinawy. Mówił o dużym rozwoju gminy pod rządami Krystiana Kosztyły. Składam na Pana ręce serdeczne gratulacje i słowo uznania za wysoką skuteczność gminy Ścinawa w pozyskiwaniu środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dzięki Państwa zaangażowaniu w kończącej się perspektywie finansowej gmina uzyskała blisko 73,5 miliona złotych, stając się drugą na Dolnym Śląsku pod względem wysokości dofinansowania na jednego mieszkańca. Gmina Ścinawa jest jednym z większych beneficjentów tych środków. Za chwilę o tym Pan Marszałek. Kończy się perspektywa finansowa 2014-2020 z przedłużeniem do 2023. Dzisiaj jest też taki moment, kiedy możemy powiedzieć o tych dotychczasowych wynikach naszego samorządu, które są właśnie związane z tymi pozyskanymi środkami. Oczywiście to, czym dysponuje samorząd województwa, dzieli środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To są te główne źródła wsparcia unijnego. Pozyskane pieniądze to m.in. inwestycje drogowe, a także te związane z kanalizacją czy gazyfikacją. Przeprowadzone projekty modernizacji miejsc użyteczności publicznej, projekty dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła czy strefy aktywności gospodarczej wpływają na komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. To z kolei przekłada się na motywację do rozwoju lokalnych przedsiębiorców, a także przyciąga inwestorów. To dofinansowanie jest niemałe i pozwala naszej gminie, która była postrzegana do niedawna jako ta gmina jedna z najbiedniejszych w Zagłębiu Miedziowym, z uwagi na to, że nie jesteśmy beneficjentem CIT-u. Dzisiaj, drodzy Państwo, Gazeta Wrocławska publikuje informacje dotyczące samorządów, które są jednymi z bogatszych na terenie Dolnego Śląska. Mamy sporo samorządów, a my jesteśmy, drodzy Państwo, na 13. miejscu z kwotą ponad 5,5 tysiąca dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To bardzo dobry wynik. W sumie gmina Ścinawa pozyskała ponad 73 miliony złotych.